witam serdecznie. Znajdujemy się w Beskidzie Niskim, gmina Sękowa, a dokładnie w Sękowej, w gospodarstwie pasiecznym państwa Zawiłów. Serdecznie witam. Dzień dobry. Jakie miody możemy u państwa w gospodarstwie dostać? W naszym gospodarstwie można nabyć miody nektarowe lub miody spadziowe lub nektarowo-spadziowe. W tym roku miodów nektarowo-spadziowych i spadziowych nie mamy, bo nie wystąpiła spać. Jedynie mamy miody wielokwiatowe i ogólnie wielokwiatowy miód lub nektarowych lipowy lub niszkowy. Ile w tej chwili macie uli w swoim gospodarstwie? W tym roku zimujemy około 600 rodzin pszczelich. A tutaj pytanie może do brata. Czy każdy może spożywać miód? Generalnie każdy, tak? Nie ma jakichś tam przeciwwskazań wielkich co do tego, czy ktoś może, czy nie może. Jaka temperatura na przykład powinna być miodu odpowiednia do spożycia? To jest ważne, że nieraz dajemy miód do herbaty. Powiem tak, jest wiele osób, generalnie uznaje się, że temperatura nie powinna przekroczyć 40 stopni miodu. Natomiast co do tego, czy można słodzić miodem herbatę, wiele osób, którzy naukowo zajmują się badaniem miodu, jakości składu miodu, również zalecają, aby tak robić, więc generalnie zależy to wszystko od preferencji konsumentów, można tak powiedzieć. A jak robimy miód? Takie proste pytanie, pewno wiele osób z nas prywatnych nie wie. To miód wytwarzają pszczoły z nektaru roślin lub ze spadzi, a z kolei spadź produkują mszyce, które żerują na drzewach. I spadź może być liściasta lub iglasta. Zależy na jakim gatunku drzewa wystąpi mszyca. I z tego po prostu pszczoły zbierają spadź wytwarzaną przez tą mszycę, przynoszą do ula, dodają enzymów, przetwarzają i robią z tego, uszlachetniają, robią miód. Dziękuję bardzo. Dzisiaj już późna jesień, ale myślę, że niedługo spotkamy się w państwa pracowni, bo wiem, że takową macie. A ja już dzisiaj zapraszam do naszej następnej odsłony. Nie mogę się już doczekać. Myślę, że państwo również i do zobaczenia niebawem. Pozdrawiamy.